Kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie o perfumach, których mówi się w Londynie. Ja sobie usmysłowiłam, że są takie perfumy, które oczywiście są bardzo popularne i są ponadczasowe wszędzie, ale chciałabym dzisiaj porozmawiać o takich perfumach, które naprawdę cieszą się dużą popularnością, są bardzo, bardzo popularne w Londynie i są właśnie na ustach wszystkich. Przedstawię tu takie trzy zapachy. Ja kiedy byłam chora, nie mogłam, słuchajcie, przedstawić jakby bliżej pewnych zapachów, no ale teraz to nadrabiam, także serdecznie Was zapraszam na odcinek. Intro. Dzisiejszy odcinek będzie o zapachach, których się mówi, które są na językach wszystkich tutaj w Londynie, które są bardzo, słuchajcie, popularne i bardzo, bardzo rozchwytywane i kupowane. Je chciałabym dzisiaj tylko uwzględnić. Oczywiście, słuchajcie, to jest tylko moja subiektywna opinia. Ja tutaj przedstawiam to, co widzę właśnie w moim sklepie i co się właśnie dzieje. Więc oczywiście pewnie w Polsce inne zapachy są bardziej popularne. Ja to przedstawiam te top 3 takich zapachów, o których się mówi, a jeden wydaje mi się, że wkrótce będzie też bardzo popularnym zapachem, więc zostańcie ze mną. Zapachem, który jest popularny już od jakiegoś czasu, nie jest to żadna nowość, a mianowicie ja nie zdążyłam go omówić, ale długi czas był na mojej liście. To jest Poppy & Bali Jo Malone. Ja mam mniejszą pojemność, 30 ml. Słuchajcie, kto mnie ogląda, wie, że ja chciałam ten zapach mieć bardzo, bardzo dawno temu. W końcu mi się udało dostać w dobrej cenie, no i on jest. Ja zrobiłam taki krótki reel, kto nie widział, to serdecznie zapraszam, kiedy byłam chora, ale chciałam Wam te trzy zapachy przedstawić. No i mniej więcej tam wzmiankowałam, była wzmianka o Poppy & Bali. To jest taki iconic fragrance, taki bardzo popularny, który jest na językach wszystkich, jest bardzo popularny w Londynie i chętnie go kupują też w specjalnych, limitowanych słuchajcie, edycjach na święta. I tak właśnie było, że na święta był rozkupiony i to jest award winning, czyli wielokrotnie nagrodzony zapach, który przypomina taką sielską łąkę w Anglii, właśnie tutaj gdzieś countryside, czyli tak gdzieś obrzeża takie rustykalne. I jest to bardzo dziwny zapach, słuchajcie. Ja Wam powiem, że teraz jak go wącham, mam inne zdanie o nim, ale on jest połączeniem właśnie tutaj róży, fiołków. Słuchajcie, jest oczywiście tutaj kwiat mak, bo Poppy to jest mak. No i jest oczywiście taki delikatny, jedwabisty Bali, czyli mogę przetłumaczyć, że Bali to jest taka kasza, taki pelak, czyli też takie zboże, bym powiedziała, taki właśnie zbożowy, i on taki jest. Ja Wam powiem go za każdym razem, odkrywam go inaczej. Nie wiem czemu. No, na początku pamiętam, jak go pierwszy raz powąchałam. Bardzo, bardzo go chciałam mieć. Później drugi raz powąchałam, jak już go miałam. Miałam takie dziwne uczucia. A teraz powiem Wam, że znowu mi się podoba. Jest właśnie taki jedwabisty, taki, bym powiedziała, cotton-like, czyli taki czysty zapach. Ja tam nie czuję, słuchajcie, zupełnie fiołka. Czuję być może róże i takie właśnie zbożowe jakieś reminiscencje. Patrzę, że jest też juicy blackcurrant, czyli taki bardzo soczysty, soczysta porzeczka, ja tego też nie czuję. On u mnie utrzymuje się właśnie taki spokojny, taki sielski, anielski, trochę letni, ale on jest ponadczasowy. Tak jak mówię, ten zapach bije rekordy popularności, jest wielokrotnie nagradzany, ciągle wracamy do niego i jest kupowany przez wszystkich i na językach. O którym ja Wam już wspomniałam i należy on, o dziwo, do moich ulubionych zapachów, jest Amber Musk Erin. Kto się przyjrzał kolekcji Erin, jest 12 głównych zapachów, w tym w premier takiej specjalnej edycji, które są przepiękne. Mam nadzieję, że wkrótce Wam je przedstawię. Jeden zapach będzie gościł właśnie w dzisiejszym odcinku, ale ten, który najbardziej lubię, chciałabym Wam wkrótce przedstawić. Słuchajcie, ja słyszałam, że właśnie butik
Erin i te zapachy są w Polsce. Przyjrzyjcie się im bacznie. Moim zdaniem są to bestsellery. Nie mówię, że wszystkim, ale na przykład I Got Jasmine czy Hibiscus Palm, który tu jest bardzo popularny. No i słuchajcie, ten jest we wszystkich, jakbym powiedziała, magazynach i w moim sklepie, a nie tylko w sklepie, bo w Londynie jest tylko w 3 sklepach. Słuchajcie, jest rozchwytywany, jest sprzedany do każdej butelki. Jest to niezwykły zapach i tak jak mówię, jest tu piżmo, jest tu bursztyn, jest tu woda taka kokosowa, ale jest w nim coś takiego, że jest magiczny, klasyczny na każdą okazję, chociaż on był lansowany jako taki kocyk otulający właśnie na święta i ma Wam pokazać taką aurę świąteczną, aurę taką rodzinną. Ja się totalnie z tym zgadzam, natomiast ten zapach jest dla mnie ponadczasowy. Są osoby, które na pewno by chciały go używać cały dzień, otaczać się nim, jest przecudny, czysty, klasyczny, otulający, lekko pudrowy, z przepiękną nutą kokosową, ale ten kokos nie jest to samo co w Crystal Noir czy na przykład tutaj Bronze Goddess. Nie, to jest zupełnie inne połączenie. Przepięknie charyzmatyczny zapach. Pewnie nie dla każdego, aczkolwiek jeśli ja się w nim odnalazłam, to czemu nie? Ale to jest zapach, który jest na językach wszystkich, bardzo popularny i o nim się mówi, jest wyprzedany w Londynie. Zapach już trzeci. To jest taka premiera o mnie. Wam powiedziałam, że chciałam te zapachy z premier kolekcji Erin tu Wam pokazać. Jestem właścicielką w końcu Tuberose de la Jour. Mam nadzieję, że tak się to czyta, ale poprawcie mi. Piękny, słuchajcie, piękne pudełeczko, takie atłasowe. Albo to jest, słuchajcie, nawet nie atłasowe. Bym powiedziała, to jest taka miziowata tkanina. Boże, zapomniałam teraz, jak na nią się mówi, ale o, taki aksamit bym powiedziała. No i w pięknym opakowaniu, mam nadzieję, że nie wyrzucę i nie wywalę, jest, słuchajcie, taka notacja i piękny flakon. To jest chyba 100. Zazwyczaj one są w setkach, ale wiem, że są limitowane czasem tylko w 50 ml. Tak, to jest 100. Jest napisane, słuchajcie, zobaczcie, kunsztowność i zapach, o którym Wam też chcę wspomnieć. Rose de Grasse, który jest tylko w 50, jak przypominam, jest przepiękny. Chcę Wam wkrótce pokazać, jeśli tylko będę go miała. Zobaczcie, cała kunsztowność, to jest złoty taki korek. Oczywiście ciężki glas, ona jest bardzo dopracowana. No i słuchajcie, pierwsza nuta oczywiście tuberoza. Piękna, rozkwitająca, cudowna tuberoza. A ja zaraz Wam powiem o nutach głównych, aczkolwiek pewnie tu jest opisane, bo do tego zapachu jest jeszcze wersja nocna, której ja nie mam. I jest inspirowany przez inspirowany kwiatem indyjskiej białej tuberozy. I słuchajcie, jest tu kaszmeran i drzewo cedrowe. Jest to taki jakby manifest feminizmu i takiego światła. Piękne, ja bym powiedziała tak, zgadzam się, że to jest takie piękne, rozkwitająca właśnie tuberoza, ale wydaje mi się, że jeszcze jest coś tu takiego, co pięknie jest połączone, a mianowicie jest kwiat pomarańczy, oczywiście nutki neroli i taki, aha, czyli ten kaszmeran to jest taki delikatny, jakby drzewny oddźwięk. Naprawdę przepiękna edycja. Słuchajcie, ja sobie go ją... No, jak ja nie lubię za bardzo, słuchajcie, tuberozy, to tu jest w bardzo pięknym połączeniu. Jest to na pewno zapach bardzo upajający, bardzo kobiecy, bardzo inspirujący, charyzmatyczny. Nie powiedziałabym otulający, on jest bardzo charakterystyczny i taki sophisticated, więc nie przejdziecie obojętnie, ale jest to taki świetne połączenie bogactwa kwiatów, a w tym tej indyjskiej tuberozy. To jest zapach, który jest tylko dostępny w niektórych perfumeriach, w zasadzie w butikach. I to jest jakby to powiedzieć, tylko kolekcja taka specjalna, ona się nazywa Premier, a więc nie zawsze
wszędzie ją dorwiecie, ale jeśli tylko ją dorwiecie, to spróbujcie jakby przyjrzeć się wszystkim tym zapachom, bo to są zapachy, o których się mówi. Tyle w tym odcinku. Omówiłam trzy takie zapachy, o których się mówi, które może będą wkrótce na ustach, ale u nas w Londynie są na ustach wszystkich, na językach wszystkich. Słuchajcie, zapraszam Was do szerowania, do subskrybowania mojego kanału, oglądania moich odcinków. Oczywiście komentarze ja zawsze odpisuję, jeśli nie zawsze w danym dniu, to zawsze później, i cieszę się z każdego komentarza i mam nadzieję, że Was będzie przybywać. Koniecznie zostawcie subskrypcję, nie bądźcie nieśmiałymi oglądaczami, no i życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku, bo to jest odcinek noworoczny, może chciałam jeszcze umieścić przed nowym rokiem. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, no i oglądania moich odcinków. Do zobaczenia.